Cześć. Grillowanie zaczniemy od zrobienia fajitas z mięsem wołowym i lekką sałatką warzywną z mango. I zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Na samym początku wytniemy sobie steki z antrykotu. Bardzo ważne jest, żeby dobierać mięso tak, aby miało przyrosty tłuszczowe, jak widać na załączonym obrazku. Steki najlepiej wykroić 2,5 do 3 cm. Musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, żeby mięso nie było wkładane na grilla bezpośrednio z lodówki. Musi odstać chwilę, żeby nabrało temperatury pokojowej. Nie bójmy się również przypraw do mięsa. Mitem jest też to, że wołowiny nie można solić przed włożeniem na ogień, więc suto trzeba ją doprawić. Najlepiej używać soli morskiej, ponieważ ma grube ziarno. Sól zwykła, kuchenna. Ma to do siebie, że daje taki dziwny, metaliczny posmak podczas grillowania i źle przenika przez strukturę mięsa. Po nasoleniu dobrze jest przesmarować mięso oliwą. Lepiej będzie nam chłonęła przyprawy na grillu. No i tak pięknie przygotowane steki zaczniemy teraz grillować. Grilla rozgrzewamy, moim zdaniem, na maksa. Są określone partie mięsa wołowego, które najlepiej grillować jedne w niskiej temperaturze, jedne w wysokiej. W niskiej temperaturze grillujemy grube partie, mniej więcej takie jak tutaj. Cienkie plastry mięsa lubią bardzo wysoką temperaturę, obsmażamy je z jednej i z drugiej strony, nie maltretujemy, nie przekładamy mięsa co chwilę, nie ma sensu. Ważne jest, żeby zachowywać odstęp pomiędzy mięsem, żeby nie załadować od razu całej płyty grillowej. Mięso musi mieć przestrzeń. Zmniejszamy płomień. No i za chwilę zostawiamy. W międzyczasie, jak mięso wrzuciliśmy na grilla, możemy zrobić sałatkę do fajitas, do której dodamy 2 kolory papryki, mango, czerwoną cebulę, oliwę z oliwek, sok z cytryny, odrobinę miodu, no i świeżej kolendry. Musimy pamiętać o tym, żeby używać tylko i wyłącznie najwyższej jakości składników. Całość razem mieszamy. Sałatkę mamy gotową. Możemy przewrócić mięso. Koniecznie je dosolić. Sól, pieprz. Więcej nie trzeba. Jak już wspomniałem, nie boimy się przypraw. No i chwilę czekamy. Teraz możemy zdjąć mięso. Musimy pamiętać o tym, że każdy rodzaj mięsa powinien odpocząć po obróbce termicznej. Jak dla mnie, dla tych steków to będzie między 3 a 5 minut. I w międzyczasie, jak mięso nasze będzie odpoczywało, zgrillujemy sobie tortillę. Mało się zaczynają pięknie rumienić. Steki mamy zgrillowane. Zaraz ich odpoczynek się kończy. Możemy już nałożyć sobie do tortilli warzywa. No i przejdziemy teraz do wykrojenia steku. Zobaczymy, czy nam wyszły. Piękne, soczyste mięso. Pokrojone mięso wkładamy do tortilli. Solimy. Dekorujemy na końcu kolendrą, no i mamy danie gotowe. Smacznego!